Od początku września dzieci i młodzież dzielnie maszerują do szkół. Dla wielu to pierwsza przygoda z nauką, dlatego od początku miesiąca policjanci prowadzą działania pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Patrole kontrolują okolice szkół i drogi dojazdowe, by przypominać najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwracają uwagę na zachowanie kierowców, szczególnie w obrębie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Dzieci wróciły do szkoły, a więc wrócił temat bezpiecznej drogi do szkoły. My przede wszystkim docieramy do tych najmłodszych uczniów, to uczniowie klas 1-3. Ich trzeba najczęściej uświadamiać, jak poruszać się po drodze, jak przechodzić przez przejście dla pieszych, jak poruszać się przede wszystkim poza terenem zabudowanym, żeby to było bezpieczne. Tam, gdzie nie ma chodnika, w mieście te dzieci są w miarę bezpieczne, natomiast niestety poza terenem zabudowanym często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. My o tym wszystkim mówimy. Nasz zespół do spraw nieletnich odwiedza wszystkie klasy w mieście, policjanci z komisariatów również docierają do szkół w swoich gminach. Mundurowie apelują również do rodziców, by przed okresem jesiennej żarówki zaopatrzyć maluchy w elementy odblaskowe, by w nawet najbardziej pochmurne dni były dobrze widoczne na drodze. Od jakiegoś czasu policjanci wspólnie z władzami miasta rozdają najmłodszym właśnie takie odblaski. Nasze działania to powinno być tak naprawdę tylko wzmocnienie tego, co przekażą rodzice swoim dzieciom. My ze swojej strony na spotkaniach rozdajemy odblaski, światełko odblaskowe, które można zawiesić na tornister, można zawiesić na kurtkę. To szczególnie po zmroku bardzo ważne. Kiedyś robiliśmy takie doświadczenie z pieszego, który jest wyposażony w odblaski, widać z kilkuset metrów, gdy jest to po zmroku. Niestety kierowca pieszego, który nie jest wyposażony w takie odblaski, widzi z kilku, najwyżej kilkudziesięciu metrów. Wówczas ten sposób manewrowania przez kierowcę, czyli sposób czy hamowania, czy omijania, jest zupełnie różny. To naraża niestety pieszych na niebezpieczeństwo, a tego chcemy uniknąć. Podczas jesiennych działań funkcjonariusze dokonują kontroli pojazdu, zwracając szczególną uwagę na przypadki wykroczeń w relacji pieszy-kierujący. Policjanci będą także sprawdzać sposób przewożenia małoletnich w pojazdach oraz pobliską infrastrukturę drogową.